Dlaczego nie osiągasz sukcesu? Ja nazywam się Hubert i witam cię w podcaście Biznes oczami 20 -latka". Dzisiejszy odcinek może być bardzo ważnym etapem do przejścia dla wielu osób i mam nadzieję, że wyniesiesz z niego sporo korzyści. Część osób ma tak zwany słomiany zapał. Zabiera się za coś, ale szybko się poddaje, bo przykładowo się nudzi i zabiera zaraz za coś innego. Niektórzy z kolei mają problem z tym, że w ogóle nawet nie zaczynają, i można to nazwać trochę takim lenistwem lub brakiem ambicji. Są też z kolei takie osoby, które są ambitne, bardzo chcą osiągnąć dany cel, ale napotykają trudność i w tym momencie się poddają. Jeżeli wymieniłem Twoją sytuację, trafiłeś lub trafiłaś idealnie. Postaram się, abyś poznał lub poznała rozwiązanie. I wspólnie z innymi słuchaczami osiągał lub osiągała zamierzone cele. Musisz wiedzieć na samym wstępie, że porażki są nieuniknione. Każda osoba, która mierzy wysoko, musi się zmierzyć z chwilowymi trudnościami. I tutaj najważniejszym elementem tego, aby przejść przez chwilową, uwaga, podkreślam, trudność, jest niepoddawanie się. Nie chodzi o to, aby trzymać się kurczowo czegoś, co nie działa, i robić w kółko to samo. Chodzi o to, aby wyciągnąć wnioski z każdego napotkanego błędu. Wiem, że mówi się to łatwo, ale z perspektywy osoby, która rozwija na ten moment od zera trzy firmy w wieku 20 lat, bardzo często napotykam i napotykałem trudność. I miałem wtedy wybór: albo się poddać i rzucić to wszystko, przykładowo, nawet nie nagrywać tego podcastu, bawić się i nie zdawać sobie sprawy z tego, że przyszłość i tak mnie zweryfikuje albo jednak odszukać przyczynę każdego błędu wyciągnąć wniosek i iść do przodu w znaczącym stopniu pomogło mi uwaga unikanie rozpraszaczy zacząłem od bardzo ale to bardzo prostego rozwiązania bo w dzisiejszej dobie internetu scrollowania krótkich filmików typu TikTok które nie mają końca bardzo trudno o skupienie. w jaki sposób Udało mi się to rozwiązać. Jest to banalnie proste, a dokładnie włączenie trybu nie przeszkadzać lub trybu praca w swoim smartfonie. Na początku włączałem ten tryb wyłącznie na czas pracy, teraz mam go włączonego praktycznie cały dzień, a wyjątki są ustawione jako potrójne połączenie czyli jeżeli ktoś trzy razy do mnie zadzwoni, to wtedy dopiero przychodzi mi powiadomienie takie aktywne albo jeżeli zadzwoni wyjątkowa osoba z wybranej listy. Twoje skupienie, mój drogi słuchaczu, jest na wagę złota. Nie zdajesz sobie na ten moment jeszcze sprawy, jak dużo możesz zmienić i jak dużo możesz osiągnąć, będąc osobą skupioną, która nie wchodzi w ten wir skrolowania bezsensownie mediów społecznościowych. Jeżeli używasz internetu do zarabiania czy pozyskiwania cennej wiedzy, ok, ale warto abyś wyznaczył sobie lub wyznaczyła na to określony czas. I tutaj przechodzimy do takiego świetnego połączenia, bo przekażę Tobie mój drugi sposób, który w praktyce sprawdził się idealnie z usuwaniem rozpraszaczy, a jest to planowanie dnia. Wyobraź sobie, że każda osoba, nawet Elon Musk czy ktokolwiek inny, kto osiągnął ogromny sukces, tutaj możesz wziąć pod uwagę swój autorytet, danego idola on ma te same 24 godziny co Ty. Każdy ma tyle samo czasu w ciągu dnia, ale jedna osoba ten czas potrafi wykorzystać, a druga osoba go marnuje. A ten czas, który masz w ciągu dnia, jest na wagę złota. Jeżeli nie planujesz swojego dnia, nigdy nie znajdziesz czasu na przykładowo rozwój swojego biznesu, rozwój swojego zainteresowania czy czasu na odpoczynek. Ogólnie bez planowania trudno o jakikolwiek balans. Dzięki planowaniu możesz poprawić swoją dyscyplinę, pewność siebie, wyniki przede wszystkim, które zbliżą cię do Twojego sukcesu. Dobrze, ale jak planować dzień, aby było to skuteczne? Bo możesz to robić rano tego samego dnia, który chcesz zaplanować, lub wieczorem dnia poprzedniego. Jeżeli masz duże projekty do zrealizowania, czy cele, może to być dużo więcej dni przed tymi czynnościami. Ale przyjmiemy na początek takie aktywne nabywanie nawyku planowania dnia, czyli przykładowe planowanie z rana. Wystarczy, że wyciągniesz sobie zeszyt dowolny notatnik z długopisem i wypiszesz, co masz do zrobienia w dniu dzisiejszym, aby przybliżyć cię do ustalonego wcześniej celu. Jeżeli nie masz jeszcze wyznaczonego celu, warto o to już na początku zadbać. Będzie to ogromna motywacja. A także takie ułatwienie co do planowania, będziesz wiedzieć, co masz robić. Bo tutaj pojawia się taki bardzo częsty problem: czyli ktoś zabiera się do planowania, ale nie ma żadnego ustalonego celu, a wtedy nie wie, co ma zaplanować. Polecam tutaj metodę wyznaczania celów SMART. Możesz to sobie wpisać w Google, znajdziesz mnóstwo definicji tego, tej metody. Metoda SMART. Nie musisz od razu planować całego dnia. Nie musisz wiedzieć, co jest priorytetem na początku. Chodzi jedynie o nawyk. Nawyk planowania dnia. Jeżeli wypiszesz na karcie przykładowo 5 czy 10 zadań, wybierz te, które są najtrudniejsze i zaplanuj je jako pierwsze do zrobienia. Po wykonaniu danego zadania wykreśla je jako wykonane. Każde takie wykonane zadanie przybliża cię do celu. Możesz to sobie wyobrażać jako taka gra. Gdzie zdobywasz levele? Powiem ci, że w dzieciństwie całkiem sporo się nagrałem w różne gierki, i czasem się zastanawiałem, czy faktycznie nie jesteśmy w jakiejś tam takiej dużej grze jak Simsy. Swoją drogą, wiele milionerów, takich jak przykładowo Felix Denis, który napisał książkę Jak zdobyć bogactwo, uznaje właśnie zdobywanie go jako taką grę w tej książce, a więc opisał, że uznawał zdobywanie swojego bogactwa, a było to wielomilionowe. Bogactwo, ponad tam 600, jak pamiętam, milionów dolarów, uznawał to jako grę, a więc zdobywanie bogactwa. Wracając do naszego tematu, czyli nawyku planowania dnia. Polecam Ci stosować taką podobną trochę metodę do lekcji w szkole, a więc jeżeli ustalasz już zadania, to możesz je podzielić na aktywne działanie, czyli na skupienie się na pracy, i na odpoczynek. Dokładnie nazywa się to metoda Pomodoro, trochę jak pomidor Pomodoro. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś porównywał tę metodę do szkoły, ale jak pierwszy raz poznałem tę metodę, no to od razu to skojarzyłem z lekcjami. Bo polega ona na tym, że wyznaczasz dane zadanie do wykonania, które wykonujesz przykładowo w ciągu 40 minut, a następnie zaraz po nim robisz przerwę 5 minut i tak w kółko. Po kilku takich sesjach zadaniach możesz przedłużyć swoją przerwę do przykładowo 15 czy 20 minut. I sprawdza się ta metoda świetnie. Wiele osób zapomina o tym, że należy sobie robić przerwy, no i po kilku godzinach intensywnej pracy takie osoby są padnięte. A tutaj, przy zastosowaniu tej metody, masz ustaloną przerwę i dzięki temu jesteś na maksa efektywną osobą. Osobiście przy tej metodzie trudno mi złapać taki stan flow. Robię sobie trochę dłuższe te bloki pracy, przykładowo 1,5 godziny pracy i 15 minut przerwy. U mnie się to sprawdza najlepiej, u ciebie może być to trochę inaczej, to jest zależne od osoby, dlatego warto wypróbować tę metodę na wiele sposobów. Kolejnym powodem, dlaczego być może jeszcze nie osiągasz sukcesu, jest Twoje, uwaga, otoczenie. Jeżeli otaczasz się osobami, które nie mają żadnych ambicji, perspektyw i nie chcą się zmieniać na lepsze, bardzo prawdopodobne, że również będziesz taką. Osobą. Miejsca, w których spotkasz osoby, które patrzą na świat podobnie do ciebie, chcą osiągać swoje cele i mają ambicje na więcej niż tylko przeciętność to różne szkolenia, konferencje czy grupy społecznościowe kursów online. Na mojej platformie dropshippingowej o nazwie Ecom Revolution możesz poznać wiele takich osób, które osiągają już bardzo dobre wyniki, a również takie osoby, które dopiero zaczynają. W linku w opisie czy na moim Instagramie na pewno znajdziesz więcej na ten temat informacji i będziesz mógł lub mogła poznać właśnie takie osoby. Sukces jest definicją bardzo złożoną. Każda osoba może go postrzegać całkiem inaczej, bo dla jednej osoby sukces polega na zdobywaniu sukcesów finansowych, a dla drugiej osoby może to być sukces w określonej jednej dziedzinie, czy przykładowo sporcie. Moim zdaniem wszystko sprowadza się do małych kroków, które budują Twój osobisty sukces, który zamierzasz osiągnąć. Polecam Ci przeczytać książkę atomowe nawyki autora Jamesa Cleara, który zaleca bycie lepszym o tylko 1% każdego dnia. Ten 1%, skumulowany w przeciągu miesiąca czy roku, będzie ogromnym sukcesem złożonym z wielu malutkich kroków. Podejmij działanie. Zastosuj się do tych zaleceń. Zależy mi na tym, aby moje podcasty mogły dać jak najwięcej wartości w jak najkrótszym czasie. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij go udostępnić, aby również inne osoby mogły czerpać z niego wiedzę. Dziękuję Ci za uwagę i życzę samych sukcesów. Cześć.